Cześć, witajcie na kanale GWW15. Tak jak obiecałem w poprzednim odcinku filmu tego o czym ja tam gadałem, tym blenderze, tam latałem nad tym blenderem, nad tą ziemią, to w tym odcinku chciałbym wam pokazać płaskoziemskie gwiazdy, a właściwie dokładnie mówiąc planety, płaskoziemskie planety. Bohaterką tego filmu będzie Wenus, piękna i wspaniała, i kot, który miauczy tutaj. Zaraz go chyba wpuszczę, bo tak będzie lepiej, bo on będzie wtedy tutaj sobie, wtedy będzie miauczał tutaj, będzie go lepiej słychać. A więc wracamy tutaj do tematu. Kot już jest na pokładzie. Możemy zaczynać. Trochę denerwujemy ten kot, bo on jest taki nachalny jak to kot. Właściwie kocica. Zaraz będziemy tu drapać. No ale dobrze. Jakoś sobie z tym może poradzę. Troszeczkę dam głośniej mikro... O, troszeczkę przegięłem teraz mikrofonem. Troszeczkę głośniej mikrofon chciałem dać, ale nie aż tak. A zatem chciałem wam opowiedzieć o gwiazdach i planetach płaskoziemskich, a właściwie planetach. Nagrałem jedną planetę. Co też tutaj wygląda na tej planecie? Otóż, jak widzicie tutaj na tej planecie, na tym filmiku pokazanym, jest to Wenus. Wenus nagrana przez aparat mojej przyjaciółki, który pożyczyłem od niej. Nie jest to co prawda certyfikowany aparat do zadań płaskoziemskich, jak to on się tam nazywa, Nikon P900. No ale ma, jak widzicie, też spore powiększenie i ten efekt tych elektrycznych gwiazd tutaj można nim uzyskać na naprawdę dużym powiększeniu. Ale chciałem tutaj właśnie wam pokazać, że jak zmieniłem obiekt z Wenus na jakiś inny, na przykład na... No właśnie, co to jest? Co to jest? Księżyc? Czy co to jest? To jest to samo ustawienie ostrości. Właśnie na tym polega cały szkopuł w tych filmach płaskoziemskich. No jak oddaliłem, to chyba tu już widać, że jest to lampa. A więc jest to jak najbardziej gwiazda elektryczna, zwana lampą. Natomiast z bliska... Przy przybliżeniu takim maksymalnym nie za bardzo to widać, bo ta lampa ma w ogóle kształt, zamiast taki lampowy kształt, to ma kształt jakiejś kulki niezidentyfikowanej. No i tutaj zmieniłem teraz na inny obiekt. To jest, zgadnijcie co to jest, Słońce. Nie, to jest Księżyc, ale zobaczcie, że na tym Księżycu nie widać żadnych szczegółów. Dopiero teraz widać. I gdybym teraz na takim ustawieniu ostrości przekierował na Wenus, ja chyba to próbowałem nawet zrobić, ale nie mogłem znaleźć tej Wenus w tym aparacie, znaczy na tym wyświetlaczu, i nie mogłem znaleźć tej Wenus potem. A, on się już przestawił, ten aparat. Jak już wziąłem na Wenus, to się przestawił z powrotem na właśnie tą płaskoziemską I znowu wziąłem chyba na Księżyc. Zobaczcie, co tu się dzieje. Tak, ten kot zawsze wydaje dźwięki jakieś. On po prostu nie może bez dźwięku pracować. Tak jakby on był zasilany na jakiś... ten... jakiś silnik tam w nim chodził i... cały czas tam coś się w nim dzieje, w tym kocie. W tej kocicy. O, to właśnie jest jakiś... no to co to jest? Księżyc? Nie, to jest chyba lampa. Nawet widać, jaka energia od niej tam bije. No i to właśnie... takie są właśnie te gwiazdy płaskoziemskiej planety. Tu jeszcze się bawiłem chyba... A nie, to jest... No to jest to Wenus ciągle, no ciągle Wenus, no. Kot już wlazł tutaj mi na ten, także nie wiem, czy to coś z tego będzie. Bo kot szuka żarcia. On szuka żarcia, on jest wiecznie głodny. Daj i daj. Ciągle mi daj, tak? No i co tam znalazłeś? Nic nie znalazłeś, bo nic nie ma.
No, szuka, ta naciska wszystkie klawisze. No i co? I co znalazła? Co znalazła? Pytam się. Co tu się odwaliło, że tu... Tak, tak, poruszaj mikrofon, tak. Powiedz jeszcze coś. Powiedz coś do mikrofonu. Powiększyłaś obraz i zeszłaś, tak? No i bardzo ładnie. No i co to ma być? Jeszcze... Słuchajcie, no... Nic nie mówić, ale print screen zrobiła, nie? Dobra, weź idź stąd już, ja tu nagrywam. Już dałem ci jeść dzisiaj, no ej. Co ty tu szukasz? Zatem... chciałbym tutaj właśnie wam pokazać, no co już, pokazałem wam co tu, a pokażę wam jeszcze jedną rzecz, bo ja kiedyś miałem pożyczony teleskop, czyli sprzęt, który no służy centralnie do oglądania, no czego? No do oglądania gwiazd, tak, i planet. I chciałem wam pokazać, jak to wyglądało, jak wyglądała Wenus w tym aparacie. Nie wiem, czy to jest tu. No i zgubiłem to wszystko. Wszystko przez tego kota po prostu. Jest po prostu straszne. Tu coś będzie? A. No, tak się bawiłem się, a widzicie, mam to, patrzcie. Tak wygląda Wenus przez teleskop. To nie jest Księżyc, to jest Wenus. Tu widać, że to jest przez teleskop. Proszę, zobaczcie, jak wygląda Wenus przez teleskop. Jest w kształcie takiego Księżyca. To nie jest, no to jest próba zrobienia zdjęcia przez teleskop, bo to nie jest... No a tu już widzimy właśnie ten efekt płaskoziemski. To jest właśnie niewyregulowana ostrość, nie wiem czego, czy teleskopu, czy aparatu. I wyszło takie coś. To jest wyregulowana ostrość. I widzicie tutaj, że... Tutaj właśnie widzicie, jak to wygląda przez teleskop. Jest to... Wenus wygląda jak Księżyc przez teleskop. Dlaczego tak jest? No dlatego, że jest planetą oświetloną przez Słońce. Tak jak Księżyc jest obiektem oświetlonym przez Słońce. I w zależności właśnie od tego, gdzie ta Wenus jest na niebie, to jest właśnie ciekawe. W zależności, gdzie ona jest na niebie, w stosunku do Słońca, ona będzie inaczej oświetlona. Tak jak to, co kiedyś pokazywałem wam tą piłeczkę. To jest... Tylko, że tam chyba to nie działało dokładnie, bo Wenus jest jednak bardzo, bardzo daleko od Ziemi i to nie działa tak jak Księżyc, że jest podobnie oświetlone jak Księżyc w tym samym czasie. Tylko to jest inaczej trochę oświetlone. No ale to dlatego, że ona jest w innym miejscu. Natomiast właśnie to tak działa. Po prostu mamy piłkę oświetloną przez Słońce z jakiegoś tam poziomu, z jakiejś tam strony. I to wygląda, jakby była Księżycem. Tak samo jak Księżyc też jest oświetlony. Jakbyś piłkę oświetlał. Oto jest, słuchajcie drodzy, cała tajemnica płaskoziemskich gwiazd. A więc złe wyostrzenie aparatu, złe wyostrzenie kamery i mamy efekt płaskoziemskiej elektrycznej gwiazdy. I takimi rzeczami ludzie są karmieni, w takie rzeczy wierzą. Po prostu ktoś im powiedział, że to jest no na bardzo dobre powiększenie, Nikon tam P900, czy tam HAL 900 tysięcy. Łyknę kawę, bo mnie zaschło, panie. I tak to się kręci, no. Ponieważ minęło już trochę czasu, tak kończąc ten temat, właściwie zmieniając temat, to chciałem opowiedzieć, co u mnie słychać. No, gdzie byłem w ogóle? Ja cały czas pracowałem mocno, dość intensywnie. No i wiecie, jak to w Polsce z pracy nie za bardzo dużo wynika. Zresztą kiedyś to opowiadałem przy okazji leśnych wędrówek. Teraz jest tak, że zmieniłem pracę trochę na inną. Praca zmianowa, mam takie coś, że mam pracę i tam jakiś tam dzień wolnego, bo nocki są dniówki, bo to jest taka praca trochę na kolei,
jakby. Ale nie, nie jest związana za bardzo z prowadzeniem, czy tam pociągów, czy coś takiego, ale jest to związane z coś tam z pociągami. W każdym razie jest to dzień i noc, świątek, piątek, ale są urlopy, są no, jakieś tam dni, że wolne są też. Jest to trochę inna niż taka praca zwykła od 8 do 15. Ma to plusy, ma to minusy, bo nie mogę być na przykład na Orliku tam, gdzie zawsze kiedy chciałem, a to jest przecież, wiecie, dla mnie to jest priorytet. No więc muszę tutaj jakoś się z tym pogodzić. No i nie mogę być na jakichś tam meczach, gdzie moi znajomi grają, te moi przyjaciele różni, że tak powiem, Orlikowi. No i to takie są minusy. No, plusy są takie właśnie, że jest jakiś tam dzień wolny, który mogę wykorzystać na przykład na nagrywanie. Teraz akurat mam urlop, ale ogólnie to no, mogę jakoś, mam jakiś taki poczucie jakiegoś takiego większego luzu, nie wiem czemu. Taka praca właśnie zmianowa jest bardziej dla mnie chyba odpowiednia, tak mi się wydaje. Więc gdzie byłem? No, jak już powiedziałem, nie było mnie, bo pracowałem, nie miałem czasu za bardzo. Tutaj ten film znalazłem właśnie o tym blenderze i znalazłem właśnie o tym też, o tych gwiazdach. No i dlatego postanowiłem dograć to do... gdzieś w las znowu. Tam, gdzie nie powinien. I tak to właśnie bywa u mnie. Jeszcze jest taka... Słuchajcie, mam taką małą prośbę. Małą, albo właściwie dużą. Tam na dole w opisie linku jest... taki link jest do zrzutki, gdzie... No moja ziomalka, to znaczy ziomalka. No w tej samej, powiedzmy, miejscowości mieszkamy. No zbiera na Chorobsko się do niej przykleiło i zbiera... dziewczyna na jakieś tam operacje, czy na coś. I tam link do tej wrzutki wrzucę, jakbyście chcieli komuś pomóc w taki sposób i widzicie w tym jakiś cel, no to tam możecie to sobie tam kliknąć i zrobić co trzeba. No ja nie zazdroszczę. To jest po prostu szok. No dużo, dużo robiła dziewczyna. Ja jej kiedyś robiłem komputer dawno, dawno temu i stąd ją właściwie znam. Tak. Ja nigdy, wiecie, że nigdy żadne tutaj rzeczy takie nie prosiłem. A teraz właśnie proszę, bo jakoś tak mogę się do tego przyczynić. Słuchajcie, trzymajcie się. Ja myślę, że coś nagram o świadkach, bo coś mnie właśnie... Bo ja zacząłem w ogóle odkurzać ten kanał, bo... Naszła mnie taka jakaś taka myśl, że gdzieś coś potrzeba mi nagrać, no, że w sensie, że nagrać coś o świadkach, nie? I dlatego tak sobie to właśnie zacząłem odkurzać i patrzę, właśnie te filmy tam są, patrzyłem, co tam się działo na tym kanale moim i dlatego się też pojawiłem, nie? Także możecie się spodziewać, że coś o świadkach tam naskrobię jeszcze, nie? Tak myślałem coś opowiedzieć o mojej drodze wyzwolenia ze świadków i w ogóle wyzwolenia, ale to właśnie będzie tam kiedyś. Mam nadzieję, że niedługo. Trzymajcie się, cześć, na razie.